Nie, ten człowiek, on Świarzyński się nazywał, on byś był ten... Jak się mówi po polsku, krzyż walęcznik? Krzyż walęcznik. Cross of Bray, to jest Bray. Mhm. On weźmił to, a nie a casino, on weźmił to after casino. Jakieś Bologna, o Ancona, gdzie Polacy ci byli. A on był tak jak... on był w Niemcy, żołnierz w Niemcy i później on uciekł. On uciekł i później on poszedł na polski drugi korpus. Mm. I to, ten list i ten fotografię, to jest Bor Komorowski. Mm. On tu był w Brandonie. On tu był. On i ten list on pisał do ojciec. Mm-hmm. On pisał, tu rozmawiać polityka, ta polski drugi korpus, oni chciały się bić. Oni chciały wrócić do Polski, nikt nie chciał pomagać, te Polacy, co to byli. Tak. Nikt nie przyszedł pomagać. I to jest Bor Komorowski. Bo kiedy Warszawa, ta bitwa się skończyła, Niemcy jego zamknęli, nie zabili jego. I później, kiedy amerykański zrobili liberację Niemcy, on przyszedł tu. On był zamknięty w Germany, a później przyszedł tu. On tu umarł, on umarł tu w Anglii. On jest pochowany, ja myślałem, że jest w Anglii. To jest ojciec Medus. Ojciec... on nie poszedł do Syberii. On uciekł do Rumunii i później on poszedł do Palestyny. On był te pierwsi Polacy, co uciekały. I kiedy on poszedł do Palestyny, to jest ta Karpata Brygada. I oni były te pierwsze, i później oni poszli się bić w Tobruk. W Tobruk. I 6 miesięcy oni byli w Tobruk i później oni zrobili formację polski drugi korpus. On był te pierwsi, co się bili w Afryce. Z Rommel, ten Afrika Corps. Mm-hmm. Why British government now declared war against Russia? To była polityka, Anglicy nie chcieli się bić, Niemcy i Rosjanie, wiesz, to było za dużo na te... there was a moment, kiedy Polacy myśleli, Winston Churchill myślał, może my musimy się bić z Rosjanie, nie tylko Rosjanie, a oni nie chcieli to robić. To był... I dlaczego oni się kłóciły, Sikorski i Churchill się kłóciły. A to jest it's a long story. Jakie były nastroje w ogóle tutaj, jak obóz był, tego drugiego korpusu było, pan mówił wcześniej, że było 5000 żołnierzy tutaj, tak? Cały polski drugi korpus był 125,000. A, oh, wow. W Włoch. 125,000. Kiedy wojna się skończyła. I wszyscy przyszli tu w Anglii. Ci żołnierze chcieli wracać do Polski walczyć, tak? Były Polacy, co wrócili, tak, a nie... Ale jeszcze jak było, powiedzmy, zaraz po wojnie, to oni chcieli, bo były takie nastroje, oni... że chcieli wracać, ale government angielski... Oni chciał, kiedy oni były we Włoch, kiedy wojna się skończyła, oni tam byli więcej jak rok, nic nie robili, wojna się skończyła, bo Polacy pomagały wygrać ta wojna, a nie możemy wrócić do domu. No, jaka polityka to jest? Oni chcieli się bić, tylko nikt nie przyszedł pomagać. I później oni decydował, wszyscy te Polacy przyjdą do Anglii. A oni czekały tam więcej jak rok. Czekały. Bo to wszystkie te Polacy na polski drugi korpus, oni byli ta strona kresowa, ty wiesz o tym, tak? A te wszystkie te... Stalin zabrał wszystko ta ziemia. To te ludzie straciły wszystko. I to jest... To oni są te pamiętki, wiesz? Kiedy te Polacy byli w
we Włoch na rok. Oni wrócili do kasyna i te ludzie tam zrobili te rzeczy. Pamiątki, tak. I to wszystkie te regiments, divisions. I to jest pamiątki. I to jest, o ty wiesz co to jest robotylka oryginalna, angielska, zrobiona z Londynu. I to jest beret, ja myślę to jest armored, to jest polski armored corps. General Maciek, wiesz? To nie jest polski drugi korpus, to jest General Maciek, a to jest oryginalne. A proszę powiedzieć, co to oznaczenie tutaj? Ten żołnierz, on się był z bolszewikiem i on się był na ostatniej wojnie, on był w kasyno. So on był, jak się mówi, veteran. On był troszkę starszy. To znaczy, że to kampania była, tak? Italijska flaga. To jest włoski kampanie, tak. I to jest ten kampanie z bolszewikiem. I to jest jakiś long story, to jest 10 lat. I on weźmił dwa krzyż wyleczny. To jest zatki, widzisz? To jest tropikalna koszula. On weźmił, o ona może to jest kobieta, ja nie wiem. Weźmił to w Afryce i on nie używał, o, ona nie używała. Z unworn, jak się mówi po polsku, unworn. Nieużywana. A to jest polski drugi korpus, headquarters. Unworn, that's very unusual. So the people who was here? Here, yeah, was Australia, was Nowa Zelanda, Ameryce. Bo tu dookoła był, to nie był taka bogata rejona, wiesz? Nie było długo pracy. W lesie był, na farmie tu. Kiedy ojciec przyszedł tu, on nie myślał, że Anglia jest taka biedna. Tu dookoła był biedna. Kiedy wojna się skończyła, Anglia była biedna. To było ciężko roboty na Polacy tu. To jest kiedy te dzieci, dziewczyny były w Sybir. To jest radki fotografia. I to jest ojciec, kiedy on czekał na te żołnierzy, co przyjdą z Londynu, z Włochy. To jest mój ojciec, on czekał. On był warrant officer. Kiedy te żołnierzy przyszli, on pokazał, gdzie oni muszą mieszkać. Wiesz? I to jest ten moment, te Polski przyszły do Brando, rok 46. I to jest, gdzie mnie mieszkały. To jest pierwszy raz Polacy widzieli taki... Takie zawodowe. Oni są jak beczki, wyglądają jak beczki. Ja mieszkał w środku jedna, ta beczka jest. Polacy... Ja mieszkam w środku te beczki, wiesz? A oni nie brzęczyli, Polacy nie brzęczyły, bo oni przyszli z Syberii, wiesz? Syberii, oni... Te Rosjanie, oni strzelały te Polacy tak jak kacki w Syberii, to tu oni nie brzęczyły, nikt nie brzęczył. Ja pamiętam, jest w środku te beczki, ja nie był zimny, ja nie był głodny, rozumiesz? Mm-hmm. Nikt nie pukał na drzwi i mówił, hej, ty musisz iść do Syberii, ty masz 20 minut na iść do Syberii, wiesz? So, nikt nie brzęczył. Popatrz. Jakieś 2000 tygodni mamy maleńki ogród. Jak długo ludzie mieszkali właśnie w takich obozach? 6-8 lat. I czasem im drugie miejsce w Anglii więcej. Czasem razy te ludzie, te Polacy lubili te beczki i oni tam byli jakieś 20-30 lat. To jest nie wiadomo co ta gmina, kiedy gmina ma chałupy na te Polacy, oni weźmieli lepsza chałupa, a się musimy czekać. Kiedy ojciec kupił ziemię i budował chałupa, kiedy my przyszli, jak się mówi, u Lechta, zostawili. Tak, Anglicy przyszli w środku i mieszkały w środku. Anglicy przyszli, kiedy my poszli do nowa chałupa. Takie pytanie, a wyście jak tam mieszkali, mieliście jakąś opiekę zdrowotną, jakąś pomoc, lekarzy? Health service for free?
Bill, how did you manage when you got some illness? To health service, National Health Service jeszcze nie się zaczynało. So kiedy ja był urodzony, ojciec, my i siostry były born prywatny hospital, prywatny. Bo ten health service jeszcze nie się zaczynał, rozumiesz? Tak, w 48, coś. To nie było problem, był już doctors, nurses. To co te Anglicy miały, my miały. Okay. To nie był, oni nie widzieli nas jak... Nie było dyskryminacji. Jako intruzów. Jak inferior, rozumiesz? Mm-hmm. I can honestly say that they did not discriminate against me. Right? When I was at school, they never said, oh, you can't play football because you're Polish. And they never discriminated against me. When I was brought up, I was always treated the same. Mm-hmm. There was never a problem. Ja mam wujek, co Stalin zabrał jego i on poszedł do Sybir rok 1946, kiedy wojna się skończyła, on poszedł do Sybir na 4 lat, bez ani jeden gros. Mm-hmm. Bo dlaczego? Bo on był Polak i on chciał, my uncle wanted Polish people to govern Poland. Stalin nie chciał to. Poszedł do Sybir na 4 lata, bo on był wielki patriot. On musi iść do Sybir, bo nie wolno. Nie wolno, co jest za duży patrioty w Polsce. Do dzisiaj tak nie może.